To tak, gdyby ktokolwiek z was miał wątpliwości, jak dużym przedsięwzięciem jest Wiedźmin 2, kawałek Biały Wilk Macieja Balcara to będzie jeden z kawałków promujący w naszej bardzo poważnej, szerokiej, spektakularnej kampanii promujący grę Wiedźmin 2 oczywiście. Więcej wkrótce, na pewno niedługo będziecie mogli go całego zobaczyć, może obejrzeć przy okazji, kto wie. A teraz jakby chciałem zacząć od tego, jaki jest cel mojej dzisiejszej prezentacji i dlaczego nie zaczynamy od razu od gry. Zaczniemy, nie ma problemu, na wszystko będzie czas. Natomiast ponieważ jest już bardzo blisko do premiery, został jakiś miesiąc z hakiem małym, to ja postanowiłem na tej prezentacji odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań, które ostatnio są, właściwie przez cały czas, są najczęstsze i w razie gdyby ktokolwiek jeszcze się zastanawiał nad paroma kwestiami, to ja chciałbym je dzisiaj poruszyć. Przede wszystkim to, jak działa robienie gier na peceta. Jesteśmy deweloperem pecetowym, robimy Wiedźmina 2 na peceta i być może niektórym się wydaje, że w dzisiejszych czasach gry na peceta są portem gier z konsoli, albo robiąc grę na peceta robi się zawsze tak, że trzeba mieć konsolę w głowie i pamiętać, że ta gra musi pasować do tego, aby kiedyś była zrobiona na konsoli. Byłoby fajnie, ale to nie do końca jest w ten sposób. Prawda jest taka, że Wiedźmin jest grą pecetową i my jesteśmy deweloperem, który na pecetach najbardziej się zna, dlatego nie robimy gry, która jest specjalnie uproszczona albo skrócona dla peceta. I prawda jest też taka, że bardzo wierzymy w to, że Wiedźmin 2 to będzie gra, która i sposób wykonania tej gry, że będzie taki, że gracze pecetowi będą mieli naprawdę najlepszą jakość grania i to będzie dokładnie to, czego gracze pecetowi oczekują od gier, które właśnie na tę platformę wychodzą. Właśnie w ten sposób chcemy zrobić peceta i dlatego uważamy, że Wiedźmin 2 jest czymś specjalnie dla ludzi, którzy wierzą w gry na peceta. My też bardzo mocno wierzymy w to, że robienie gier na peceta jest dobrą rzeczą. I nie tylko wierzymy w to dlatego, że robimy to od wielu lat, albo że mamy bardzo, bardzo mocne przekonanie, tak jak Morfeusz w Matrixie na przykład wierzył w Neo i nic nie było w stanie tego zmienić. Tak naprawdę wiele mediów już w tej chwili potwierdziło to, że ta nasza wiara nie jest znikąd. Najnowsze cytaty, które się ukazują, dziękujemy wszystkim mediom, które zagrały ostatnio w grę i które dobrze o niej napisały, znaczy wszystkim dziękujemy oczywiście, ale w szczególności i z ogromną radością dziękuję tym mediom. I prawda jest taka, że łatwo dzięki temu nam wierzyć, że ta gra jest oczekiwana przez graczy i że to będzie dokładnie to, czego wszyscy fani grania na PC-cie oczekują. Teraz następna sprawa to są wymagania sprzętowe. Red Engine, czyli technologia, którą dysponujemy i którą stworzyliśmy i rozwinęliśmy właśnie na potrzeby Wiedźmina II, to jest technologia, która pozwala bardzo mocno skorzystać z tego, że robimy grę na peceta. Ja wiem, mogę cały tam 20 czy 30 minut mówić tylko o pececie, ale jest bardzo ważna rzecz związana z silnikiem, którego używamy. Nie tylko minimalne wymagania sprzętowe są takie, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, komputer sprzed 2-3 lat, to ta gra będzie mu chodziła płynnie na najmniejszych ustawieniach, nie będzie z tym żadnego problemu, ale co nawet ważniejsze, jest tak, że jest to gra, jak to się ładnie mówi, skalowalna, że jeżeli macie... Albo inaczej, pamiętacie parę lat temu, jak szliście do sklepu i kupowaliście swojego peceta? Albo niedawno, no wszystko jedno, kiedy byście go nie kupowali. Na pewno ktoś, kto próbował wam sprzedać tego peceta, mówił, na pewno potrzebujecie 2, 3, 4, 5, 6 rdzeni, na pewno hyperthreading na przykład. Koniecznie musicie mieć, bo to zdecydowanie pomoże wam zobaczyć różnice w grach. I prawda jest taka, że no nie wszystkie gry tak naprawdę spełniają tę obietnicę, że wydam pieniądze na więcej rdzeni i będę miał. Wiedźmin zdecydowanie tę obietnicę spełni. Prawda jest taka, że jeżeli macie 2 rdzenie, gra będzie chodziła fajnie, super. Jeżeli macie więcej rdzeni, zdecydowanie zobaczycie różnicę. A jeżeli macie ich 6, tak jak tutaj, to jest screen zrobiony z jednego z procesorów, które mamy w dziale testów. Pozdrawiam cały dział testów, który tam z tyłu siedzi, no może prawie cały. 6 rdzeni, jeden z procesorów AMD, który mamy w studiu, 8 nawet jesteśmy w stanie wykorzystać bez żadnego problemu. Nie ma żadnej wątpliwości, że ta gra wykorzystuje wszystkie nowinki techniczne, jakie są w najnowszych komputerach. Nie mamy z tym żadnego problemu. I to wszystko oczywiście dzięki silnikowi Red Engine. Chciałbym podziękować silnikowi Red Engine, że pozwoli nam zrobić tak wspaniałą grę. Jest to oczywiście technologia stworzona zupełnie wyłącznie przez nas od samego początku i co jest ważne, to że możecie się spodziewać, że dzięki temu faktowi i dzięki temu, że prezentuje ta gra zupełnie nową jakość, będzie to przełom i że różnica między Wiedźminem pierwszym a drugim będzie oczywista. Znaczy ja wiem, że wielu ludzi już to widziało, że to gołym okiem widać, ale prawdopodobnie są jeszcze ciągle niedowiarkowie. A poza tym będzie gameplay za chwilę, to też sobie to wszystko
zobaczymy. A teraz kolejny temat, kolejna rzecz, która dla niektórych ma pewne niedomówienia, czyli sam proces instalacji, sam proces odpalenia gry, czyli tak naprawdę co będzie się działo w domach większości z was albo na komputerach parę minut po tym, jak przyjdziecie ze sklepu z zakupioną świeżo grą Wiedźmin 2. Do momentu, gdy w nią zagracie, parę ważnych rzeczy się stanie i chciałbym teraz o nich krótko powiedzieć. Przede wszystkim oczywiście warto Wiedźmina 2 kupić, ja z całego serca zachęcam. Poza tym oczywiście trzeba go zainstalować na swoim komputerze. Potem jest rejestracja, która jest opcjonalna, to jest bardzo ważne, żeby nikt nie czuł się zobowiązany albo przymuszony do niej. Natomiast są korzyści z tym związane, o których też za momencik powiem. No i oczywiście jak się grę uruchomi, to fajnie by było ją skończyć na tyle sposobów, na ile się da, a jest ich bardzo dużo, ale o tym też za chwilę. Sama instalacja, gra jest na dwóch płytkach DVD, jakby ktoś jeszcze tego nie wiedział. Mamy dużo ładnych tekstur, dlatego postanowiliśmy po prostu wykorzystać pełne dwie płytki. W momencie instalacji, sam początek, to jest instalator, który pewnie dla nikogo nie będzie czymś wyjątkowo dziwnym i wyjątkowo egzotycznym, ale w momencie instalacji na początku podaje się klucz produktu. Jest to klucz, który dostajecie razem z grą i jest to Securom. Nie boimy się tego powiedzieć, tak? Jest to Securom. W momencie wpisania tego klucza trzeba podać dodatkowe około maksymalnie, o tak to ujmę, 50 megabajtów danych z sieci i skończone. I teraz kilka słów wyjaśnień dla wszystkich, którzy uważają, że Securom to zło. Prawda jest taka, że celem, dla którego my chcieliśmy mieć zabezpieczenie we wszystkich grach Wiedźmina 2 poza GOG-iem, bo to też już pewnie wiecie, ale o GOG-u jeszcze dzisiaj też będzie mowa, i nie jest to, aby komukolwiek uprzykrzyć życie. Celem tego nie jest to, aby komukolwiek, dobrze po polsku powiedziałem, tylko to, żeby gra nie była dostępna dla nikogo przed premierą. Nie jesteśmy wyjątkowo skąpi albo nie próbujemy się czegoś ukrywać. Prawda jest taka, że bardzo trudno, o ile w ogóle jest to możliwe, jest zapewnić, żeby od momentu, gdy gra jest, że tak powiem, gotowa do produkcji, do momentu, kiedy ona jest już na półkach, żeby nigdzie nie wyciekła. I dlatego nam bardzo na tym zależało, żeby tak się nie stało, a powód jest oczywisty. Bo jeżeli jakimś cudem ta gra wycieknie, nie mam pojęcia w jaki sposób, ale jeżeli tak się stanie, to pierwsi grają piraci. I oni mają pierwsi dostęp do tej gry. Nie to, że my jakoś specjalnie nienawidzimy piratów, ale bardziej chcemy nagrodzić wszystkich tych, którzy legalnie tę grę kupią. I właśnie dlatego zdecydowaliśmy się zaimplementować w grze mechanizm Securom, który jest specjalnie przygotowany pod nasze potrzeby mechanizmem Securom albo wersją tegoż mechanizmu. Jest to jednorazowa aktywacja gry. Trzeba być podłączonym do internetu, żeby skończyć instalację. Natomiast co najważniejsze, to jest to, że Securom jest w ten sposób skonfigurowany, że nikomu nie będzie utrudniał życia. Grę można zainstalować na dowolnej liczbie komputerów. Nie ma żadnych ograniczeń co do tego. Można też odpalić tę grę na 5 komputerach, maksymalnie 5 komputerach jednocześnie. Także prawda jest taka, że to nie jest tak, że te zabezpieczenia będą komukolwiek utrudniać pracę. Dodatkowo oczywiście jest też tak, że zapewniliśmy, że w momencie premiery gry, czyli 17 maja, nie będzie żadnych problemów technicznych zarówno z rejestracją, jak i jeszcze pobraniem tego ostatniego, tych dodatkowych 50 megabajtów danych. Tak, z tym nie powinno być żadnego problemu. Natomiast oczywiście z drugiej strony, jeżeli ktoś zainstaluje grę, a dodatkowo jeszcze jeżeli zdecyduje się ją zarejestrować, to na pewno będzie miał bardzo dużo korzyści. Na pewno zdecydowanie się opłaci. I po kolei może, od początku. Każdy, kto grę zainstaluje, kto wpisze klucz rejestracyjny i kto skończy proces rejestracji, będzie miał dostęp do aktualnych, do automatycznych, automatycznych informacji o aktualizacji. Dlaczego takie długie stwierdzenie i jak to działa? Chodzi o to, że gra Wiedźmin 2 będzie mogła się automatycznie uaktualniać, jeżeli chcecie tego. Każdy gracz, jeżeli jest oczywiście podłączony do internetu, będzie miał informację o tym, że jest łatka, czy tam uaktualnienie, czy patch dostępny w sieci, nie będzie trzeba ich szukać po stronach, jakich tam się chce. W każdym razie ta informacja będzie dla każdego dostępna. Aha, nie dla każdego, bardzo przepraszamy, nie zaimplementowaliśmy tego mechanizmu dla piratów. Piratów, chcemy przeprosić, oni nie będą mieli dostępu do uaktualnień Wiedźmina, przynajmniej nie w łatwy sposób. A dodatkowo, jeżeli ktoś zdecyduje się zarejestrować grę, jest to łatwy proces, to będą bodajże 3 kroki, w których używa się tego samego klucza, który będzie potrzebny do zainstalowania gry.
Dodatkowo będzie dużo, będzie sporo fajnych rzeczy, które dzięki tej rejestracji gracze będą mogli mieć, będą mieli do nich dostęp. Przede wszystkim w zależności od tego, gdzie grę się kupiło, będzie można, znaczy właściwie to niezależnie od tego, gdzie się kupiło, wszędzie będzie można ściągnąć materiały w grze. Jak spojrzycie na ten ekran, to tutaj jest z prawej strony takie coś jak downloadable content. To jest w tej chwili szare, bo ten zrzut ekranu zrobiony jest z wersji, która nie została jeszcze aktywowana. Oczywiście, jeżeli, znaczy nie aktywowana, przepraszam, zarejestrowana. Natomiast jeżeli gra się zarejestruje, to oczywiście robi się białe. Jest też przycisk zresztą Register Game. I wtedy można wejść do strefy pobrań rzeczy, które są specjalnie do gry. Nie mówię tu o tapetach czy o kawałkach, które też będą dostępne, oczywiście, zupełnie, tylko mówię o rzeczach, które można użyć w grze. I tak na przykład, już od samego początku będą dostępne języki, zarówno polski, jak i angielski, dla każdego, kto będzie chciał już w dniu premiery, nie wiem, na przykład na Gogu będzie można sobie polski język ściągnąć bez żadnego problemu. I to będzie dostępne, dodatkowo będzie jeszcze masa rzeczy w stylu darmowych DLC. Więcej szczegółów wkrótce, na razie nie będziemy o tym w szczegółach mówić, ale to w zasadzie nie tylko, bo oprócz darmowych DLC będą też inne nowe rzeczy, które z czasem będziemy dorzucać. Także mam nadzieję, że nie przestraszyłem nikogo tym, jak wygląda instalacja Wiedźmina 2, tym bardziej, że moim celem było tak naprawdę wszystkich uspokoić i zapewnić, że tak samo jak przykładamy serce do robienia gier na peceta, tak samo też przykładamy serce do tego, żeby każdy, kto legalnie kupi tę grę, miał łatwe życie i mógł się z nią cieszyć, i mieć nawet więcej. Następna sprawa, następny temat, do którego teraz na krótko przejdziemy, to jest funkcja, o której mówimy już od dawna, bo od dawna wiedzieliśmy, że ją zaimplementujemy. To jest importowanie stanu gry z końca Wiedźmina pierwszego do Wiedźmina drugiego i cieszenie się tym tak naprawdę, bo ta opcja jest dlatego, że my wiele, jak to się mówi, miłości mamy dla naszych fanów. My chcemy zrobić wszystko, żeby oni czuli, że my o nich dbamy. I stąd zaimplementowanie tej funkcji, ale co najważniejsze w tym wszystkim, to jest to, że nikt nie musi mieć Wiedźmina pierwszego, skończyć Wiedźmina pierwszego, mieć zapisu stanu gry, nie wiem, od kolegi czy od sąsiada, żeby móc grać w Wiedźmina drugiego. Korzystanie z tej funkcji jest opcjonalne. Jeżeli ktoś tego nie ma, ciągle w 100% będzie mógł się cieszyć Wiedźminem drugim. Tak, to prawda, znaczy jest tak faktycznie, że jeżeli ktoś jest fanem i będzie mógł z tego skorzystać, jeżeli ma Wiedźmina pierwszego, jeżeli zainstaluje, ale nie jest to wymagane do grania Wiedźmina drugiego. Natomiast oczywiście dla wszystkich naszych prawdziwych fanów, którzy bardzo dużo czasu poświęcają przy Wiedźminie i już niedługo przy Wiedźminie drugim, zdecydowanie chcieliśmy, żeby oni mieli taką możliwość, żeby w grze była dodatkowa funkcjonalność, która pozwoli ludziom cieszyć się z tego, że skończyli Wiedźmina drugiego i że Wiedźmin drugi pamięta, co robili w Wiedźminie pierwszym na przykład, albo jakby tego nie nazwać, tak to wygląda. Następna sprawa to jest to, jak Wiedźmin 2 będzie wydany na całym świecie. Bardzo nam zależało na tym, żeby każdy dostał to samo. Pomijając języki, ale tu też zrobiliśmy, jak widzicie, wiele. Zawartość gry będzie identyczna na całym świecie. Nie będzie różnic w, nie wiem, w fragmentach gry, w dostępnych, nie wiem, modelach postaci czy czymkolwiek, dlatego że Wiedźmin 2 nie będzie miał cenzury na całym świecie. Już to wiemy i już wiemy, że wszędzie będzie. Niektórzy dziennikarze już grali w wersję preview, tam są rzeczy zarówno trudne, moralne wybory, jest nagość, jest oczywiście też dużo brutalności. To wszystko będzie na całym świecie dostępne i nie będzie z tym żadnego problemu. I jeszcze jedna rzecz. Ja już wspominałem o tym na poprzedniej, listopadowej konferencji. Mówiłem, że Wiedźmin 2 robiony jest, znaczy robiony, produkowany i wyjdzie na całym świecie w 11 językach. Widzicie tu w tej chwili, które z nich będą pełną lokalizacją, czyli razem z nagraniami głosów, a które będą tekstowe, ale co najważniejsze, nie wiem, czy wystarczająco mocno to podkreśliłem poprzednim razem, dlatego bardzo chciałem jeszcze raz o tym powiedzieć, to, że produkcja Wiedźmina drugiego była dużo mocniej skoncentrowana na lokalizowaniu gry niż produkcja Wiedźmina pierwszego, nie mówiąc nic złego o Wiedźminie pierwszym, broń Boże, ale chodzi mi o to, że mamy dział lokalizacji, który z czasem dość mocno u nas się rozrósł w pozytywnym sensie, bo mamy teraz specjalistów od praktycznie każdego języka, który tutaj na tej liście jest i każdą z tych wersji, przynajmniej tę, która jest nagrywana, robiliśmy w domu, oczywiście poza studiem, do którego musieliśmy się wybrać na jakiś czas, ale całą resztę robimy, jak to się mówi, w domu, a we wszystkich pozostałych przynajmniej bierzemy czynny udział na bieżąco i współpracujemy z ludźmi, którzy to robią. Także zdecydowanie będzie to mocno dopracowana językowo gra i wiem, że wszyscy, szczególnie na Zachodzie, którzy grali już w angielską wersję gry,
widzą, że bardzo fajnie te dialogi brzmią i że nie ma żadnego problemu z wczuciem się. Powiem więcej, miałem przygodę, jak byłem w Londynie niedawno, w lutym bodajże, i prezentowałem grę kilku dziennikarzom. Oni mieli po raz pierwszy możliwość pogrania sami w tę grę. Jeden z nich był Szkotem i myśmy zrobili oczywiście tak, że sporo krasnoludów w Wiedźminie 2 mówi ze szkockim akcentem. I tak sobie pomyślałem, kurczę, to będzie trudne, bo jak się okaże, że coś mi nie do końca dobrze zrobił, to będzie kiepsko. A chłopak usiadł przy komputerze, przez jakąś godzinę siedział i wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że on co jakieś 3-4 minuty zdejmował słuchawki i robił... Zakładał i grał dalej. I tak w kółko tylko. Okazuje się, że te dialogi są świetne i każdemu przypadają do gustu. No i bardzo liczę, że wam też oczywiście przypadną do gustu. Tak będzie wyglądało. Tak, mamy już tabliczkę od ESRB. Faktycznie wszystko jest, jak widzicie. Ważne jest to, że świat posunął się do przodu, że tak jak kiedyś w Wiedźminie pierwszym niektóre rzeczy na przykład w Stanach nie mogły zostać opublikowane, tak już przy okazji Wiedźmina drugiego to wszystko jest. I ESRB, bo to jest akurat tablica, którą przysłało nam ESRB, czyli amerykańska komisja ratingowa, nie miała żadnego problemu z zawartością naszej gry. Oczywiście trzeba kilka tych takich dodatkowych tekstów wrzucić, żeby każda mama, która swojemu dziecku grę kupuje, była świadoma. No, ale jest świadoma, nie ma problemu, to jest gra dla dorosłych i nie mamy z tym też problemu, żeby to bardzo jasno, żeby tę informację bardzo jasno umieszczać na pudełku.